Cześć, witajcie na naszym kanale Dacompa. Dzisiaj oczywiście sklep Fortnite'a. Dzisiaj jest 3 czerwca i jest dzisiaj poniedziałek. Okej, zobaczymy co dzisiaj najfajniejszego, najlepszego i czy coś nowego. I zanim zaczniemy, zostawcie suba, łapę w górę i wesprzyjcie twórcę Dacompa. Dobra. Okej, na samej górze mamy Nike, które już były oczywiście. Później znowu Nike, które były, bokini Nike. Nasz pracownik, czyli nowość, która się pojawiła ostatnio w sklepie. Później nasza różowa Arianna, bogini szczeliny. To już też było, to już też było, to też było, Nord Wojownik też był. I co? Wróciły Gwiezdne Wojny ze Stefana Kin Skywalker. Znowu w sklepie. Seria Gwiezdnych Wojen, Wybraniec, rozdział 4 sezon, drugi trylogia. I mamy też wersję Lego Anakina. Mamy Holocron Jedi. Holocron Jedi, tak. Jezus. Przechowuje nauki Jedi. Sezon drugi, przypominam. Przecinak fuzyjny. Mamy później Jedi Interceptor na kina. Później mamy malowanko. Mamy później nadprzestrzenny interceptor, jeśli chodzi o emotkę. I mamy też mały ścigacz. Emotka. Strasznie długo ładują się niektóre rzeczy w sklepie, a u mnie internet jest normalny. Takie wyścigi, ścigacze to rozumiem. No ja nie rozumiem, bo nic nie widzę i nie wiem co się dzieje. Nie widać go w ogóle. O! Jest teraz. Czyli macie też emotkę. Dobra, dalej. Dalej mamy zestaw Admi Amidala. Mamy ją w dwóch stylach. Taką. Z brzuchem, bez brzucha. Wersja Lego oczywiście. Później jest plecak. Krawek Japoru. Mamy Kilo w królewski kostur z Nabu. I oczywiście jacht z Nabu lotnia. Dobra, dalej mamy zestaw Dark Maul. Oczywiście Dart. Lego. Następnie plecak. Sondę szpiegowską. Sithów. Mamy halabarda Maul. Kilo. Nie ładuje. Mamy infiltratora z Shitów. Tu. O, teraz się załadował. Tak wygląda. Fajne. Uff. Dalej. Pakiet żołnierzy klonów. Klon, żołnierz klon. Lego. Później mamy żołnierz 501 Legionu. Wersja Lego. Później żołnierz batalionu Wolfpack. Później mamy, już polecimy dalej, żołnierz klon Ahsoki. Później strażnik koloru Sakant. I mamy żołnierza 212 batalionu. I jeszcze mam do tego plecak Armii Republiki. Dalej. Zestaw Obi-Wan Kenobi. Jak widzimy, mamy Lego, mamy pustynny niezbędnik. Mamy ostrze Obi-Wana. I mamy Interceptora Jedi i mamy wiadomość Obi-Wana. I do tego na końcu, jak widzimy, mamy jeszcze ładowanie ekranu. Dobra, dalej. Możecie to kupić też oddzielnie. Tutaj macie zestawie kilów nawet w stroju. No fajnie zestawie 1600. To jest trochę więcej za 2200. Dalej, cyber infiltracja, która już była ostatnio. Unikalny style. Co tu mamy? Poczekajcie, co tu się stało? Co to jest? Zestaw sprzętu, malowań. Czy znowu jakieś możliwości? Widzicie? Mi się to nic nie zmienia. Ulubiony przez wszystkich holograf. Teraz z doładowaniem baterii. Dobra, czemu tu się nic nie... Nie wiem, coś mi tam... To się powinno zmieniać, nie? O tak, teraz widzicie, się doładowało. Mamy tych możliwości dość sporo. Mamy plecak, mamy ponadczasowe przecinaki, które też możecie sobie zmieniać jak chcecie. Mamy kilo folosiekacz. I tu mamy właśnie unikalne. Tu mamy zestaw, a tu mamy oddzielnie. Dalej, co tu jest jeszcze? Tutaj mamy major malowań. Jak widzicie, to jest dość sporo. Bo tutaj możemy sobie wybrać na przykład różowy,
tu jest różowego, co tu nam się zmienia? A, pasek. Tutaj mamy te elementy różowe. I możemy sobie malowanie nałożyć, na przykład takie. O, i tak to wygląda. I tak do każdego. Prezentuję perfekcyjną formę z rozdział 2, sezon 7. I tego jest dość sporo, bo widzicie, mam tu konfiguratora kapitana. O, konfigurowalna kapitana, nie konfigurowalna. Tu mam panią kapitan, tu mamy stylistkę. Tu mamy porucznika przystojniaka. Tu mamy wojaka wzorów. Tu mamy modyfikowaną maruderkę. Czy wam się podoba takie modyfikowane rzeczy, czyli te same dobieranie kolorów i tylko malowanie, czy wolicie bardziej takie właśnie jakieś gotowe? Nie wiem. Mi się bardziej podoba jakieś gotowe, kurczę. To strasznie tego dużo jest, a nie wiem. Tak jakoś. Dobra, nieważne. Dobra, lecimy dalej. O, ja właśnie wolę takie. Już gotowe niż takie bawienie się w wzory. A kto co lubi? Echo tańczące i z wiatrem. Niech wiatr przywiodą się do domu. Ktoś się już obudził. W poniedziałek jest 7. Ja trochę zaspałem. Zero bezwzględne. On już był chyba ostatnio na 3 razy. Potrójne ryzyko. Była, ale on jakieś 2 miesiące temu. Szkieleciara. Jestem na koncie Jasona, więc ja tego nie mam niestety. Mam tutaj plecak oczodoły. No i fajna jest. Kyra, bo Kyra. Tak wygląda, jest w dwóch kolorach. Jest ta kochana Kyra i normalna Kyra. Mamy też plecak. Też w dwóch kolorach, zielenistym i różowym. Miłości. Co bym to góry poseleciało? Dalej. Oto Stopowicz. Dalej. Perion. Wersji Lego też oczywiście jest dostępny. Później co? Bagniak rybny. W dwóch wersjach. Jest też bagienne lampy. Agenne lampy. Później co mamy? Sanctum. Peleryną, płaszczem sabatowym. Też w dwóch kolorach. Co do tego. Na rubieżach jest jeszcze dostępny. Z kapeluszem lub bez kapelusza. Jest jeszcze jego detonator. Jego plecak i jest też oczywiście zestaw Lego. Dalej. Rogacz Kilow, chodzący księżyc Kilow i pochód z gitarą. Motka. Co tam nowego dalej? Pojazdy się nie zmieniły. Behemoth, Endo i Warren Wolf. Dostępny dopalacze koła. Zestaw Biliczyka 1 i 2. Sprzęt festolowy też się nie zmienił. Obrotowe tupnięcie chyba jest, się pojawiło z powrotem. Ścieżki nas nie interesują. Gwiezdne wojny nadal w lepiej, jeśli chodzi o Lego zestawy. O, i promenada przy plaży. Myślę, że to coś nowego. Niestety nie, plażowe promenada. Ekipa Fortnite dostępna oczywiście od pierwszego. Przez cały miesiąc. Karnet bojowy, karnet festiwalowy, karnet Lego. Karmazynowy strażnik, urodzona budowniczka. To jest bardzo dobra cena, 18,47 moim zdaniem. Zadania Fuse i Strażnicy Galaktyki, na sam końcu operacja barwy. Co mi się najbardziej podoba? Kurde, no ja lubię Star Warsów, więc pewnie co ze Star Warsów, ale jakby nie było Star Warsów, to myślę, że Szkieleciara moim zdaniem jest najfajniejsza. No, a tak to ze Star Warsów bym wybrał oczywiście, no, zestaw Obi-Wan Kenobi. Okej, zostawcie komentarz, suba, napiszcie, co wam się najbardziej podoba. Widzimy się już jutro we wtorek. Na razie.